Jacek Hoga, Fundacja Dharma. Dzień dobry. Dzisiaj o petycji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Zarządu Głównego. No cóż, papier wszystko zniesie. Wielokrotnie przez ostatni rok, jak pisaliśmy, mówiliśmy Państwu o tym, co się dzieje w Wielkiej Brytanii, mówiliśmy, że celem jest kontrola i u nich, i u nas, czy w Kanadzie, czy w Australii, w Stanach Zjednoczonych, wszędzie. Jeśli cokolwiek się zdarzy, należy ograniczyć dostęp do jakiejkolwiek broni, obywatele jeszcze mają dostęp. W Wielkiej Brytanii można być skazanym za nielegalne posiadanie broni szturmowej, przepraszam, to akurat była broń, tak? Weapon of choice, w postaci bili bilardowej w skarpetce. I jak się zaczynały wszystkie kolejne ograniczenia w Wielkiej Brytanii? Otóż stowarzyszenie niezależne od rządu, stowarzyszenie tamtejszych policjantów ze względu na ważną potrzebę społeczną wzywało do tego, żeby ograniczyć prawowitym obywatelom, legalnym obywatelom, uczciwym, no, praworządnym obywatelom Wielkiej Brytanii dostęp do broni, której posiadanie oczywiście nie dotyczy bandytów, bo oni z definicji nie przestrzegają przepisów, w związku z czym można na internecie oglądać walki na maczety, które mają miejsce czy to w Edynburgu, czy w Londynie, czy w jakimkolwiek innym mieście. Jest to powszechne, pomimo że to jest nielegalne. I cóż tutaj wypichcili wrogowie bezpieczeństwa publicznego, wrogowie polskich obywateli? Jak ktoś chce, żeby kimś rządziła policja, to stróże prawa, to bardzo szybko będą to strażnicy więzienni, a my będziemy nie obywatelami, tylko pensjonariuszami dla naszego bezpieczeństwa za kratami, dla naszego bezpieczeństwa 24 godziny na dobę podsłuchiwani i oglądani. Taka jest praktyka. Cóż tu proponują? Ze względu na rosnącą popularność broni czarnoprochowej w naszym kraju nie ma większego zagrożenia niż to, że ludzie kupują sobie do rekreacji historyczną broń. Proponują wprowadzenie obowiązku rejestracji wyprodukowanej przed rokiem 1885 broni historycznej i jej replik. I rejestracja pozwoli na monitorowanie ilości. To punkt pierwszy. Tylko chcą rejestracji. Punkt drugi. Zaostrzenie kryteriów zakupu i posiadania. Wprowadzenie wymagania pozwoleń na zakup i posiadanie. Punkt trzeci. Regularne kontrole osób posiadających broń historyczną pozwolą na weryfikację, czy broń jest przechowywana zgodnie z przepisami, czy posiadacze broni przestrzegają obowiązujących regulacji. Wprowadzenie ograniczeń tożsamych i regulacji w odniesieniu do przemieszczania się z bronią historyczną, tak jak w przypadku wszystkich innych rodzajów broni. Czyli tak, najpierw mówią o rejestracji, potem mówią o tym, że będą kryteria dostępu, potem, że pozwolenie ma być i sposób przechowywania identyczny jak broni współczesnej i kontrole, czego nie ma, regularne kontrole okresowe, których nie ma w stosunku do broni współczesnej. W związku z czym de facto panowie chcą, żeby dostęp do broni historycznej był gorszy, trudniejszy niż dostęp do broni współczesnej. Czym to uzasadniają? Tym, że mieliśmy dwa przypadki użycia przestępczego broni, przy czym no, trzy wymieniają, tak? Sytuacja z Wrocławia, kiedy zginęli dwaj policjanci z ręki człowieka, który już był w radiowozie, to raczej nie jest kwestia związana w ogóle z dostępem do broni, to jest kwestia niekompetencji niestety, nieprawidłowego wykonywania swoich obowiązków. Dopuścili do tego, żeby człowiek uzbrojony był w ich własnym radiowozie. Czy będą się zdarzały przypadki nielegalnego użycia jakichkolwiek przedmiotów przeciwko policji? Oczywiście, że tak. Czy to jest powód, żebyśmy nie mieli kolejnych rzeczy? No nie. Czy mamy przypadki nadużyć ze strony policji? Oczywiście. Czy z tego powodu się reguluje policję, zabrania jej się używać broni, której nie umieją używać? Na przykład, czy nie mogą używać paralizatorów, czy nie mogą używać środków przymusu bezpośredniego ze względu na to, jak używali ich, na przykład miotaczy gazu w stosunku do legalnych demonstracji? Nie, no, nikt na takie pomysły nie wpada. Czy Sejm ze względu na uchwalanie przepisów łamiących zdrowy rozsądek ma ograniczony dostęp do tworzenia prawa? Nie. Czy rząd ma ograniczony dostęp do tworzenia rozporządzeń? Przecież robili rozporządzenia, które łamały konstytucję. No nie. To tylko dotyczy nas, obywateli. Nas, za każdym razem, jak jest pretekst, to można nam ograniczyć wolność, ale jeszcze jako żywo nikt nigdy i nigdzie nie słyszał, żeby taki pomysł miał zarząd tejże nieszacownej instytucji Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów. Ponieważ
Od 3 lat nie było żadnego przypadku, żeby ktoś użył strzelby legalnie posiadanej nielegalnie do czynów przestępczych, w związku z czym postulujemy zmniejszenie poziomu dostępu z pozwolenia na broń tylko na rejestrację. Tego typu rozwiązań nie zobaczymy nigdzie. Dalej mamy bełkot pokazujący, że Remington jest rzekomo groźniejszy od Glocka, bo można zmieniać bębny tak jak magazynki. Ta śmiercionośna broń to wydatek tylko 2000 zł. Tragiczne przykłady można by mnożyć. No, chciałbym, żeby panowie pomnożyli, bo byłoby tego bardzo mało. Są przypadki samobójstw, ale samobójstwa z użyciem broni czarnoprochowej są zrobione przez ludzi, którzy chcą popełnić samobójstwo. Jak nie w ten sposób, to będą tabletki, to będzie nóż, to będzie skok z mostu. Wszyscy wiemy, że tak jest. I to nie ma nic wspólnego z bronią czarnoprochową, a natomiast wiele wspólnego ze stanem zdrowia psychicznego współczesnej populacji, który nie jest najlepszy i się pogarsza na całym Zachodzie. Wprawdzie regulacje się różnią, ale można je ograniczyć. Potem jest wyliczanka bardzo subiektywna tego, jak to w innych krajach jest. I wyliczają tylko to, gdzie jest pozwolenie, a tam, gdzie można bez pozwolenia jakąś broń posiadać, tego już oczywiście panowie nie wyliczą. Na przykład broń czarnoprochowa skałkowa w Niemczech. Stąd właśnie Pederzoli zaczął robić strzelby wulfowe, skałkowe właśnie po to, żeby móc je sprzedawać w Niemczech, bo tam jest wielkie ssanie na to, tak jak u nas na rewolwery. Oczywiście będziemy monitorować sytuację, oczywiście będziemy pracować w zakresie tego. Po pierwsze, nie należy drżeć, to znaczy mieliśmy już dyrektywę Bieńkowskiej, mieliśmy już inne zamachy, próby zamachów na posiadanie broni w Polsce. Większość się nie udała, niektóre się udawały. Jesteśmy na początku drogi, która generuje koszty przede wszystkim prawnicze, w związku z czym zachęcam do wspierania Fundacja Dharma bardziej niż kiedykolwiek. Bardzo rzadko wprost prosimy o wsparcie, natomiast jest to moment, w którym po prostu musimy to robić, bo potrzebujemy większych zdolności. W związku z czym zachęcam do wspierania Fundacja Dharma. Walka przed nami, wynik nie jest znany, tak jak w każdej walce, ale no, życie składa się z walki, którą podejmuje się w celu ochrony prawdy, dobra i piękna. To jest rewolwer kaliber 36, nie Remington, a Colt, bo wolę Colt od Remingtonów. No ale ponieważ większość z Państwa woli rewolwery od rolling blocków czy pięknych noży, to postanowiliśmy w nawiązaniu do tej bezczelnej petycji zrobić nasz skromny wkład w kulturę posiadania broni, w ogóle w tym przypadku broni czarnoprochowej. Takie dwa rewolwery będą oferowane przez nas jakimś darczyńcom Fundacja Dharma, którzy wpłacą jakąś sumę na poczet działań statutowych Fundacja Dharma w październiku. Na początku listopada powiemy o dwóch osobach, które wybraliśmy, żeby właśnie mogły tego typu rewolwerami się cieszyć, a muszę powiedzieć, że nic tak nie cieszy dłoni jak rewolwer Colta właśnie, przynajmniej ja mam tak subiektywnie, kaliber 36, długa lufa. Bardzo wygodny, wygodnie się odciąga kurek, polecam wszystkim. Jakie są warunki? Warunki są takie jak zwykle, nie można być współpracownikiem Fundacji Dharma, nie można być osobistym znajomym nikogo ze stałych współpracowników Fundacji Dharma, trzeba wpłacić jakąś kwotę na działania statutowe Fundacji Dharma, wysłać do nas maila, najlepiej z krótką informacją, dlaczego Państwo chcą, żeby właśnie oni byli tą osobą, która będzie wybrana, żeby mogła posiadać jeden z tych dwóch pięknych rewolwerów Colt Navy model 1861. I no, trzeba mieć jeszcze 18 lat. I to wszystko. I to może sprawić, że jeden z tych dwóch pięknych rewolwerów będzie u Państwa. Ciekawe czasy przed nami, w związku z czym należy się do tego przygotować, do walki zarówno intelektualnej, ustawodawczej czy biurowej, jak i warto pomyśleć o tym, czy może to nie jest jednak moment, żeby sobie kupić tego typu broń i ją posiadać. Pomysł rządzących, czy pomysł tutaj bezczelnych policjantów, którzy mają pomysł, żeby z dnia na dzień
setki tysięcy Polaków stały się przestępcami, bo przecież jeśli chcą zrobić, żeby to było broń na pozwolenie, to będzie trzeba sobie wyrabiać te nieszczęsne pozwolenia. To znaczy, że ktoś może nawet nie wiedzieć, nie mamy obowiązku, czy właśnie to jest paradoks demokracji, tak? Że mamy biegunkę legislacyjną, której się nie da śledzić, nawet prawnicy nie nadążają śledzić tej biegunki, a potem się okazuje, że nie spełniamy jakiegoś wymogu. Pomysł, żeby sprawić, żeby kilkaset tysięcy obywateli Rzeczpospolitej Polskiej z dnia na dzień stało się przestępcami ze względu na widzimisię związku zawodowego, jest pomysłem bolszewickim, inaczej się tego nie da nazwać, albo brytyjskim, to może dzisiaj jest większa obelga niż słowo bolszewickie, bo to jest większa historia. Ta mentalność milicyjna, policyjna, że oni mogą mieć, my nie możemy mieć, pokazuje, jest wzmocniona przez kastowość wymyśloną przez PiS, gdzie w ostatniej nowelizacji ustawy o broni i amunicji umożliwili właśnie mundurowym łatwiejszy dostęp do pistoletów, natomiast nam wszystkim nie. Niespójność państwa polskiego widać też po tym, że między innymi dzięki, właściwie to dokładnie dzięki działaniom Fundacji Darma, w ustawie o produkcji i obrocie specjalnym data nie jest 1885, tylko 1900, bo to my wskazywaliśmy urzędnikom ministerstwa, że to jest data wynikająca z dokumentów międzynarodowych podpisanych przez Rzeczpospolitą Polską. I był projekt napisany przez Fundację Darma, zaakceptowany przez Biuro Legislacji Sejmowych, zaakceptowany przez dziesiątki posłów PiSu, którzy podpisali ten projekt, który w ustawę o broni i amunicji wkładał ten rok 1900 zgodnie z prawem, które zostało ratyfikowane międzynarodowym przez państwo polskie. W związku z czym tutaj mamy wzdychanie i chęć zakazania nie tylko replik, ale również oryginałów. Nie wiem, jak oni sobie wyobrażają teraz, co będzie z bronią historyczną, nie wiem, lądową, skałkową, 18-17 wieczną. Oni to też będą chcieli teraz zrobić na pozwolenie na poziomie Glocka, bo przecież taka krucica, kaliber 20 mm, obrażenie zadaje jako żywo dużo większe od Glocka, do którego sobie tutaj pan Moszner bodajże porównywał Remingtona akurat. W związku z czym tym bardziej powinniśmy krucicy zakazać albo muszkietu. Przecież muszkiet to jest 25 mm. To jest energia na poziomie małej armatki. Można by powiedzieć, kaliber zresztą też. To tym bardziej powinniśmy muszkietów lądowych zabronić wszystkim rekonstruktorom historycznym, bo przecież to jest tak niebezpieczne narzędzie, że zwykły sztucer myśliwski się chowa. Jeśli porównamy obrażenia zadawane przez muszkiet lądowy w porównaniu do, nie wiem, Tiki T3X, która przyszła mi do głowy, bo jest piękna i fajna. Dobrze. Cieszę się, że jesteśmy razem, że Państwo nas wspierają. Dzięki Państwu my pracujemy. Jakby każdy sukces czy każdy wysiłek Fundacji Darma nie jest sukcesem moim czy zespołu Fundacji, tylko przede wszystkim zespołu darczyńców. To dzięki Wam możemy robić to, co robimy i symbolicznie właśnie wszystkim wspierającym nas w październiku damy taką możliwość, jeśli będą chcieli uczestniczyć w tym wyborze, tak, wybierzemy, bo to nie będzie losowanie, bo nie możemy robić losowań, ale możemy wybrać dwie osoby spośród Państwa, które dostaną taki rewolwer, który jest tak piękny, że pewnie też bym prywatnie takiego chciał mieć w domu. Pozdrawiam.